Witaj. Dzień dobry. Chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać. Po prostu porozmawiać, opowiedzieć Ci o tym, czego się nauczyłem, do czego doszedłem, w jaki sposób do tego doszedłem i jakie są według mnie najważniejsze aspekty ścieżki szamana, ścieżki maga. Co powinna wiedzieć osoba, która pragnie zmieniać siebie, zmieniać świat, wpływać na tą naszą rzeczywistość. Myślę, że jeżeli oglądasz moje filmy, jeżeli oglądasz też ten film, najprawdopodobniej też myślisz o tym, żeby jakoś tą rzeczywistość wokół siebie zmienić, żeby zmienić siebie, żeby wpływać na wydarzenia. Chcę Ci to ułatwić, chcę powiedzieć rzeczy, do których ja dochodziłem długo, ty możesz je mieć od ręki po prostu podane na tacy. Pierwsza rzecz, którą warto wiedzieć, wynika to z wielu moich przemyśleń, z wielu książek, traktatów, które przeczytałem, z wielu eksperymentów. Istnieje jedna wielka, wszechpotężna energia. Energia, dzięki której ten świat się kręci, dzięki w której my żyjemy, która bardzo chce nam pomóc. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, to nazwiesz ją Bogiem, możesz nazwać ją Jahwe, Allahem, energią kosmiczną. Jakkolwiek nie nazwiesz tą energię, a nas jest naprawdę dziesiątki, to jest cały czas ta sama, jedna wielka, wszechpotężna energia. Energia pełna dobroci i miłości, która chce Ci pomóc, stara się pomóc, natomiast pomimo to bardzo rzadko wkracza nasze życie. Dlaczego? Ta energia po prostu daje nam prawo wyboru, daje nam swobodę. Nie wkracza brutalnie, nie wkracza wbrew naszej woli. Dlatego też nasze życie często wygląda tak, jak wygląda. Co zrobić, żeby tą energię pobudzić do działania, zachęcić, zaprosić do naszego życia? Co zrobić, żeby nam po prostu pomagała, żeby nas wspierała w tym, co robimy? Ta energia, widzisz, pomimo tego, że jest bardzo potężna, jest też bardzo delikatna. Tak jak mówiłem, nie wkracza na siłę. Nasze myśli, nasze zagonienie, nasze sprawy, urazy, wszystko, o czym bez przerwy myślimy, przeszkadza jej wkraczać. Zostawia nam czas na to, żebyśmy sobie robili to, co robimy. Tutaj bardzo dobrą, w zasadzie podstawową metodą, żeby się dostroić, jest pozbycie się myśli, pozbycie się pragnień, nie na stałe, chwilowo, po prostu. Dajmy tej energii chwilę czasu, żeby mogła w nas wniknąć. Bardzo to ładnie o potędze milczenia mówi Kazam Zadeh Iram Shah. Bardzo lubię zresztą jego traktaty. Na marginesie powiem Ci, ciekawa postać. Jest to Pers z Iranu, który musiał emigrować z Iranu, dlatego że był podejrzewany o propagandę chrześcijańską. Wyemigrował do Niemiec, z których musiał emigrować, ponieważ był podejrzewany o propagandę islamistyczną. Osiadł w końcu w Szwajcarii, pisał swoje traktaty. Traktaty pozareligijne, ponadreligijne. Jeżeli masz dostęp do tych książek, szczerze polecam. Wróćmy tutaj do tego milczenia teraz. Milczenie, chodzi tu o milczenie wewnętrzne. Jeżeli znajdziesz chwilę czasu, dobrze, jeżeli to będzie dłuższa chwila, chwilę czasu spokoju, postaraj się spokojnie usiąść gdzieś, wyluzować się, odprężyć się, pozbyć się myśli, pozbyć się pragnień, pozbyć się wszystkiego, po prostu być. Nie myśl, nie pragnij, nie wspominaj, po prostu bądź. Wtedy ta energia, która też jest, wkroczy, złączy się z Tobą, wpłynie do Ciebie, a ponieważ ta energia jest Ci niezwykle przyjazna, od razu zauważy, gdzie Cię boli, co jest nie tak, gdzie są blokady. Będzie to naprawiać, poprawiać. Będzie pomagać Ci pozbyć się tego, co w Twoim wnętrzu, w Twoim ciele, w
duszy przeszkadza ci w osiąganiu szczęścia. Tak możesz pozwolić tej energii wkroczyć w swoje życie. Natomiast jest też inna jakby część tej energii. Jest część mocy, energii rzuconej w świat. Po prostu. Po prostu rzucona jest tutaj na ziemię. Austin Osman Sper nazywa tą energię kija. Jest to potężna energia, jednakże pozbawiona osobowości, pozbawiona rozumu. To jest ta energia, której używamy, dokonując zmiany rzeczywistości, dokonując tak zwanych czarów. To jest ta energia, której ja używam przy uzdrowieniu. Ta energia po prostu jest, jest potężna, możesz jej używać. Odpowiednie rytuały. Zapraszam na inne moje filmy, tam je znajdziesz, odpowiednie rytuały, odpowiednie sposoby. Możesz używać tej energii, natomiast co ci chcę powiedzieć, musisz używać tej energii bardzo ostrożnie, ponieważ to jest energia bez rozumu, ona spełnia twoje życzenia dosłownie. Dosłownie tak jak powiesz, trzeba być bardzo ostrożnym przy formułowaniu życzeń, przy formułowaniu tak zwanych zaklęć, przy formułowaniu afirmacji, bo one spełnią się dosłownie. To jest coś takiego, jakbyś miał zaprzyjaźnioną grupę osiłków. Osiłków napakowanych, silnych, mocnych, natomiast pozbawionych całkowicie rozumu. Jeżeli poprosisz, żeby naprawili ci płot, przybiegną naprawić ci płot, zrobią to z wielką radością, natomiast to, że po drodze stratują róże, nie ma dla nich żadnego znaczenia. Uważaj z tą energią, używaj jej ostrożnie. Jest ona do twojej dyspozycji. Jednak ostrożność, uwaga, tak jak przy innych rytuałach, przy rzeczach, o których ci wcześniej opowiadałem, lepiej zacząć od rzeczy małych, wytrenować się, potem będziesz robić to dobrze, będziesz umiejętnie używać tej energii, tak żeby ci nie zaszkodziła. Wszyscy jesteśmy energią, wszystko jest energią, to jest następne przemyślenie. Jeżeli chcesz się połączyć z jakąś osobą, jeżeli chcesz połączyć się z jakimś wydarzeniem, musisz swoją energię dostroić. Energie dążą do jedności, jednak to od ciebie zależy, od ciebie jako istoty wysokiej, zorganizowanej, przyszłego szamana, maga, czarownicy. Jakkolwiek to nazwiesz, to zresztą też jest wszystko jedno, tutaj nazwy nie mają znaczenia. Jeżeli będziesz używać tej energii jako osoba, która zmienia rzeczywistość, zaczniesz od mniejszych rzeczy, większych, z czasem nauczysz się jak, będziesz wiedzieć, będzie dobrze. Na pewno będzie dobrze, tylko tak jak zwykle apeluję o ostrożność i umiar. Umiar. Tutaj przy umiarze też wspomnę o tym, co było w poprzednim filmie. Jeżeli masz jakieś życzenia, jeżeli zmieniasz rzeczywistość w jakimś kierunku, nie życz nikomu źle. To nie jest umoralnianie, to jest troska o twoje bezpieczeństwo. Przy używaniu tej energii bierze udział czynną twoja podświadomość. Podświadomość, która jest trochę jak dziecko. I to dziecko uważa ciebie za istotę idealną, istotę, która wszystkim życzy dobrze. Więc jeżeli będziesz życzyć komuś czegoś złego, ta istota, ta twoja podświadomość nie zrozumie, że to jest złe. Zrozumie, że jeżeli komuś czegoś życzysz, to jest dobre i fantastyczne, to samo spełni się tobie. I to zwielokrotnione. Ona da ci więcej. Więcej tego, czego życzysz komuś, bo ty na to zasługujesz. Jesteś istotą fantastyczną. Tu też chciałbym powiedzieć o tym, wspominałem kiedyś już o tym, ekipa, która szukała tajemnicy magii wszechrzeczy w grobowcu jednego z kapłanów egipskich, co wewnątrz, to na zewnątrz. Jeżeli pamiętasz też ten film, wiesz o co chodzi. Musisz nastrajać swoje wnętrze na odpowiednie wibracje.
Jeżeli będziesz bez przerwy we swoim wnętrzu narzekać, biadolić, to będzie się przejawiało na zewnątrz. Mówi się, nieszczęścia chodzą parami. Im więcej narzekasz, im więcej rozpamiętujesz złe sprawy, tym więcej do nich do ciebie przychodzi. Nie rób tego. W każdej rzeczy, w każdym aspekcie, w każdej chwili dnia staraj się szukać tego, co pozytywne. Nawet jeżeli jakaś rzecz bardzo cię boli, jakieś wydarzenie jest bardzo nie po twojej myśli, staraj się znaleźć w tym wydarzeniu coś pozytywnego i zwrócić na to uwagę. Im więcej będziesz zwracać uwagi na rzeczy pozytywne, tym więcej pozytywnych wydarzeń będzie do ciebie przychodzić. To ważne. Następna rzecz, do której doszedłem. Prawdą jest stwierdzenie, że co dajesz, to dostajesz. Tak jest. Dokładnie nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Podejrzewam, że tutaj ma zastosowanie jakieś odbicie energii, magnetyzm. Jeżeli coś dajesz, dostajesz coś podobnego, tylko w większej ilości w zamian. Nie od razu, za jakiś czas to się kumuluje, zbiera i wraca do ciebie. Tu znowu wrócę do Kazamzadeha i Ramszara, który mówi o darze. Czym musi być dar? To nie jest tak, jak robi część ludzi, rzuca 2 złote żebrakowi i myśli, że dostanie wygraną w totolotkę. Na czym polega dar? Dar musi być całkowicie bezinteresowny. Jeżeli komuś coś darujesz, nie czekaj na rewanż, nie spodziewaj się odpłaty. Musisz dawać to po prostu w czystości, w pełnej czystości wnętrza. Dajesz dlatego, że chcesz dać. To dawanie sprawia ci przyjemność, dlatego dajesz. Druga rzecz przy darze, dar musi być dla obdarowywanego koniecznie potrzebny. Mówi mędrzec, że miska wody podarowana w upale przechodzącemu psu jest więcej warta niż świetlisty brylant, który Maharadża podarował swojej oblubienicy. Tak, jej ten brylant tak w zasadzie nie jest potrzebny. I on jej podarował, żeby zyskać jej przychylność. Pies, któremu darujesz miskę wody, przejdzie, wypije, nawet na ciebie nie popatrzy, pójdzie dalej. To był dar. Dostaniesz. Dostaniesz w zamian coś fantastycznego. Nie wiadomo jeszcze co, ale coś, co na pewno będzie ci potrzebne. Jeżeli dajesz komuś coś, co jest mu niezbędnie potrzebne, dostaniesz coś, co jest ci niezbędnie potrzebne. Coś, czego się nawet nie spodziewasz. Tutaj następna sprawa. Zauważ, że często szczęście czy rozwiązania problemów przychodzą jakoby znikąd. Z innej strony. Ze strony innej niż się spodziewasz. Dlaczego? Jeżeli czegoś oczekujesz, nie ma tak, że masz całkowitą pewność, że przyjdzie. A więc wkraczają wątpliwości, nasycasz temat wątpliwościami. Jeżeli o czymś nie myślisz, o czymś nie pamiętasz, to ma wolną drogę, żeby przyjść. Dlatego też przy formułowaniu życzeń one muszą być dokładne, precyzyjne. Natomiast dobrze by było, żeby nie precyzowały źródła, jak to się ma spełnić. Wskazując drogę, możesz zniszczyć spełnienie. To nie jest twoją sprawą, jak to, czego sobie życzysz, do ciebie przyjdzie. Skąd to przyjdzie? Przecież ty chcesz konkretnej rzeczy. Droga, którą usiłujesz wskazywać, jest już kombinowaniem, nasycaniem wątpliwościami. Zrezygnuj z tego wskazywania. Po prostu chciej czegoś. Wykonuj odpowiednie rytuały, odpowiednie zaklęcia. Na wiele rzeczy znajdziesz sposoby w moich filmach, natomiast ważne jest to, żeby nie wskazywać drogi. Dobrze jest czasem nawet o tym zapomnieć, wtedy szybciej przyjdzie. Co jest ważne w podsumowaniu? W podsumowaniu może chciałbym ci powiedzieć tak. Wewnętrzne milczenie, czystość intencji, precyzyjność,
Biała. Biała nie, źle bym to. Nie powiedziałbym, wiesz, nie uznałbym tego za wiarę. Wiara już zakłada pewne wątpliwości. Pewność. Pewność, że tak się stanie. To jest ważne. Ostrożnie z energiami z zewnątrz. Natomiast to, co przychodzi, to, co zmieniasz, przeważnie płynie z twojego wnętrza. Tak jak mówiłem w filmie o kamieniu filozoficznym, żeby zmienić świat, musisz najpierw zmienić siebie, swoje podejście. Musisz dostroić się do odpowiednich częstotliwości. W ten sposób jesteś w stanie wpływać na rzeczywistość. Najpierw poprzez siebie. Cóż. Ktoś przyszedł. Ktoś przyszedł tym bokiem. Trochę zaburzył moje myśli. Już do ciebie wracam. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem, pomoże ci. Zapraszam do obejrzenia innych moich filmów. Zapraszam cię do subskrypcji kanału. Jeżeli masz jakieś pytania, pod filmem każdym znajdziesz mój adres mailowy. Możesz się ze mną skontaktować. Zapraszam cię na wejście na ścieżkę szamana, maga, czarownicy. Na wejście na ścieżkę osoby, która zmienia świat. To jest fajne, przyjemne, pożyteczne. To jest naszym celem w życiu. Jak mówi hrabia Kolona Walewski, naszym celem w życiu jest przemienienie tej pustyni, na której przebywamy, w rajskie ogrody. Tak, aby mógł tutaj przyjść Bóg i jego towarzysze. Jakkolwiek nie nazywasz tą wielką, potężną energię, jakkolwiek się do niej nie odnosisz, weź udział w przygotowaniu tego świata na jej przyjście. To co? Zmieniamy rzeczywistość? Zapraszam.